polio. Wirusowa choroba zakaźna nazywana nagminnym porażeniem dziecięcym. Nazywana jest również chorobą Heinego-Medina od nazwisk naukowców, którzy jako pierwsi opisali tę chorobę. Do zakażenia dochodzi drogą fekalno-oralną, kiedy spożywamy zanieczyszczoną wodę lub pokarm. Jest to choroba, którą zaliczamy do grupy choroby brudnych rąk. Dzięki rozpoczętej w latach 50. akcji powszechnych szczepień ochronnych, Polska jest właściwie wolna od tej choroby. Ważne, aby utrzymywać wysoką wyszczepialność populacyjną. Utrzymana na poziomie 99% wyszczepialność chroni populację przed tą chorobą. Wylęganie się wirusa trwa średnio od 7 do 10 dni. Co istotne, pierwsze objawy choroby są skąpo objawowe. Można nie zarejestrować, że doszło do zakażenia. Pierwsze objawy są niespecyficzne. Może być to ból głowy, kończyn, osłabienie czy gorączka. W przypadku ciężkiego przebiegu dochodzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Może pojawić się asymetryczny niedowład lub porażenie. Jeśli w przebiegu choroby dojdzie do zajęcia mięśni czaszkowych oraz mięśni oddechowych, choroba może zakończyć się zgonem. Porażenia mogą mieć charakter postępujący. Bardzo często powikłaniem choroby Heinego-Medina jest niepełnosprawność. Jedyną skuteczną formą ochrony populacji przed chorobą Heinego-Medina jest wysoka wyszczepialność populacji. Dopóki notowane są przypadki polio na świecie, należy utrzymać wyszczepialność populacji. W Polsce szczepienie przeciwko polio należy do szczepień obowiązkowych.